Jaworzyński Szpital został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to tak zwana sieć szpitali. Co zmieni się w Jaworzyńskim Szpitalu, wyjaśnia dyrektor placówki doktor nauk medycznych Józef Kurek. Sieć szpitali to jest sieć placówek, która ma gwarantowane kontraktowanie usług zdrowotnych i opłacanie tych usług z pieniędzy publicznych. Jesteśmy w sieci spośród 593 jednostek w skali kraju, które znalazły się w sieci. Szpital Jaworzyński znalazł się na drugim stopniu referencyjności. Stopnie referencyjności określają jak gdyby pewien sposób kompetencji szpitala, czyli to jest szpital, jak gdyby, który obejmuje swoim zasięgiem nie tylko podstawowe jednostki takie jak interna, chirurgia, urazówka, ale jest rozszerzony również o bardziej specjalistyczne podmioty, takie jak na przykład w naszym przypadku urologia, kardiologia, oddział intensywnej opieki medycznej, pediatria. Powoduje to, proszę Państwa, że szpital czy neurologia powoduje to, że szpital może świadczyć usługi na szerszym poziomie. Co więcej, zgodnie z wykazem takim, który przedstawiło ministerstwo w swoich założeniach, wszystkie nasze oddziały to są oddziały, które znajdują się jak gdyby w podstawowych warunkach wykonywania świadczeń. W związku z powyższym nie będą one ani dodatkowo kontraktowane, ani w jakiś sposób szczególny doliczane na przykład do kontraktów innych oddziałów, tylko na te wszystkie usługi powinniśmy dostać kontrakt. Umowy ze szpitalami mają być podpisywane na 4 lata. Niestety nie oznacza to więcej pieniędzy dla szpitala. To jest jeden z powodów, o których się rzeczywiście martwimy, dlatego że wyjściem jest rok 2015 i współczynnik roku 2015 plus nadwykonania. Jeżeli przyjmiemy, że te pieniądze pojawią się w końcu roku 2017 albo na początku 2018, to te 3 lata różnicy jest jednak bardzo dużym problemem dla nas. Problemem jest również to, że w tym czasie w sposób zdecydowany wzrosły płace, które stanowią najistotniejszy czynnik funkcjonowania szpitala, czyli płaty kadry medycznej. Już nie mówię o tym, że wzrosły podstawowe, najniższe wynagrodzenia, co ma również skutki finansowe dla nas, ale również bardzo podrażała kadra wysoko wykwalifikowana. Stąd to rzeczywiście budzi nasz niepokój. Ale istotnym elementem jest to, że kontrakt jest na 4 lata, nie przystępujemy do konkursu i według współczynników, które przedstawiło bardzo dość skomplikowanego wzoru, przedstawia NFZ, będą liczone pieniądze. Daje to na pewno pewność otrzymania kontraktu. Niestety wysokość kontraktu jest tutaj w tej chwili trudna jeszcze do oszacowania. Dyrektor Kurek przedstawia także kolejne plany związane z modernizacją i unowocześnieniem jaworzyńskiej placówki. W tym roku wzbogaciliśmy się o kolejne nowoczesne aparaty zarówno do leczenia, takie jak na przykład laparoskop 3D, o nowe aparaty USG. Przygotowujemy się w tej chwili do upgrade'owania i unowocześnienia tomografu komputerowego. Plany mamy o wiele szersze, wymagają oczywiście remontu kolejne oddziały. Te rzeczy wszystkie mamy w planie i będziemy starali się w miarę możliwości finansowych, bo to jest podstawowy problem, będziemy się to starali realizować. Jaworzyński Szpital stoi również przed trudnymi wyzwaniami. Tak jak w całej Polsce, w Jaworznie pojawiają się obawy o brak specjalistów oraz pielęgniarek. Jak wszyscy dookoła zaczynamy się borykać w tej chwili z kłopotami kadrowymi, z wysoko wykwalifikowaną kadrą zarówno lekarską, jak i pielęgniarską. Niestety te grupy zawodowe się w sposób nieubłagany starzeją. Muszę powiedzieć, że z pewnymi obawami patrzę na to, kto nas zmieni i kto przyjdzie po nas. Do pewnych specjalności jest mniej chętnych, w szczególności o tych trudnych specjalności związanych z dużym wysiłkiem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Mówię o specjalnościach zabiegowych. Tutaj obserwujemy pewne kłopoty. Obserwujemy również narastające niedobory kadry pielęgniarskiej i co z przykrością muszę stwierdzić, starzenie się tej grupy zawodowej. W związku z tym próbujemy temu również zaradzić, starając się pozyskać nowe kadry, ale jest to problem ogólnopolski, nie tylko nasz. O dalszych zmianach w Jaworzyńskim Szpitalu będziemy Państwa informowali na bieżąco.